Cześć, właśnie się przygotowuję do roboty. Dzisiaj mam dogrywać do odcinka buty piłkarskie, jedne z najlepszych sprzętów na mundialu. A przy okazji wczoraj zrobiłem sobie taką skrzyneczkę, zobaczcie, pokażę wam ją. To jest opakowanie po statywach, czy tam uchwytach do GoPro. Czy wiecie, tych wszystkich rzeczach, które pozwalają w GoPro, jak to się nazywa? No trzymacie, nie? I mamy to tak, mamy sobie dyktafon, uchwyt do lampy, awaryjny mikrofon, mikrofon kierunkowy, lampę LED-ową, karty i to jest pierwsza zakładka. I teraz przejdziemy sobie do najważniejszej zakładki, ja to odłożę sobie tutaj. I w tej najważniejszej zakładce mamy obiektyw 50 mm, mamy baterię do lampy, mamy Rode Filmmakers Kit nadajnik. Znaczy odbiornik, to jest odbiornik. Mamy Lilliputa, czyli ekran. Nabyłem ostatnio w bardzo dobrej cenie, dlatego się skusiłem, bo to w zasadzie nie mój rozmiar, nie moje zastosowanie. Ale ja tego Lilliputa za chwilę wstawię sobie na taki oto statywik i będę mógł patrzeć na nim, co widać, bo jak nagrywam 16 mm obiektywem, to wszystko widzę, znaczy nawet się nie muszę zastanawiać, czy mnie widać, nie? Ale jak nagrywam takim węższym obiektywem i stawiam go z daleka, to niestety Sony, wiecie, nie oferuje ekranu zewnętrznego, więc będę miał taką zabawkę takich rozmiarów. Ja ją sobie postawię o tutaj, będzie tak ona stała. Ja będę więc widział z daleka, czy wszystko jest w skupieniu i tak dalej. Pomyślałem, że wam pokażę takie zaplecze. Dzisiaj między innymi jest fajny odcinek, bo mamy trochę podsumowanie, zakończenie w mundialu, ale też dzięki temu będę mógł rozdać jedną parę butów od Pumy. Dziękuję, Puma. Super, fajnie się z wami działa. Mamy rękawice, mamy najszybsze buty tego mundialu, czyli Nike Superfly 360, zobaczcie jak to wygląda. No i tak, pomyślałem, że wam opowiem teraz taką szybką wstawkę z pracy. Więc może to kogoś zaciekawi, a dzisiaj na kanale Fangola zobaczycie właśnie ten film. No i co, ja się zabieram do roboty i do zobaczenia.